Na pewno mecz pod naszą kontrolą. Może z wykluczeniem takiej sytuacji, gdzie Kasperkiewicz, można powiedzieć, spiął się dosyć mocno z Górskim i ta sytuacja mogła się potoczyć w dwie strony. Czy tutaj nasz zawodnik by dostał czerwoną, czy też ich. Akurat no, bardziej wybuchowy tutaj Górski akurat dostał czerwoną kartkę, co na pewno poskutkowało tym, że mieliśmy jednego zawodnika więcej na boisku i dobra reakcja zespołu, bo w poprzedniej kolejce pamiętamy, że też mieliśmy taką komfortową, można powiedzieć, sytuację, a żeśmy nie kontrolowali tego przebiegu tak, jakbyśmy chcieli. Także w tym meczu wyciągnęliśmy, jakby odrobiliśmy lekcję z naszych błędów z poprzedniego pod właśnie kontrolą i grze w przewadze. I cieszę się, że zespół dobrze funkcjonował na boisku, dobre zmiany, wygraliśmy zasłużenie ten mecz, ważne 3 punkty. Mamy teraz też przerwę na reprezentację, w której możemy poćwiczyć też i udoskonalać różne warianty naszej gry. Ten czas na pewno też nam tutaj pomoże. Dziękuję bardzo.